Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę, jak prawidłowo podłączyć, może podłączyć to źle powiedziane, zarobić wtyk RJ45 na zwykłym przewodzie skrętka komputerowa UTP piątej kategorii, czyli to z czym mamy do czynienia, jeśli podłączamy na przykład monitoring IP. Na potrzeby tego filmiku mamy kawałek przewodu, dwa wtyki. Zrobimy sobie po prostu przewód, tak zwany patch cord. Ubieramy sobie troszkę dłużej. Na dobrą sprawę przewodów potrzebujemy, przewodu obranego potrzebujemy 1,5 cm, no prawie 2, ale ubieramy sobie go więcej z tego względu, że potrzebujemy go dobrze rozparować i żeby on nam ułożył się tak jak my chcemy. Bo najważniejsze w tym wtyku jest kolejność żył. Pokażę to w standardzie B, czyli w tym, który na 90% instalacji jest wykorzystywany jako prawidłowy standard do podłączania. Rozkręcamy sobie przewody. Delikatnie jeszcze prostujemy. Jak zwykle, trochę poza kamerą, trochę będę się motał, bo sięgam zza kamery. Więc wygląda to tak trochę, jakbym robił to pierwszy raz. No ale chyba tam ze dwa razy w życiu zdarzyło mi się taki przewód zarabiać, więc to, co mam do pokazania, wydaje mi się, że może Ci się przydać, jeśli szukasz takiego tematu. Dobra. I zaczynamy. Pierwsza żyła biało-pomarańczowa. Jeśli będziesz robił to w tej kolejności co ja, to istotne też jest później, żeby w odpowiedni sposób przyłożyć wtyk. Wtyk można założyć w ten sposób, czyli zyndzelkiem do góry, bądź w ten sposób, czyli zyndzelkiem do dołu, i to już są dwa różne jakby podłączenia przewodu. Z jednej i z drugiej strony musi być przewodu dokładnie tak samo. No i kolorystyka tutaj też ma znaczenie. Jeśli, czy mamy, znaczy w zależności, czy mamy z zasilaniem, czy bez zasilania urządzenia. No dobra, pierwszy biały pomarańczowy, drugi pomarańczowy. Później mamy biało-zielony, czyli biały od zielonego, bo różne skrętki są. Później jest niebieski. Później biało-niebieski. Później zielony, biało-brązowy i brązowy. I tak trzymamy sobie w ręku. Ja to sobie robię w ten sposób, je trochę tak, że tak powiem, przywołuję do poprawnego leżenia według kolejności i obcinamy sobie na te około 1,5-2 cm tyle, ile potrzeba, aby wsunąć do wtyku. I teraz, jeśli trzymasz w ten sposób, czyli od góry biały, pomarańczowy, pomarańczowy, to wtyczkę musisz trzymać zyndzelkiem do dołu. Zyndzelkiem do dołu. Wkładamy. Wciskamy. Dobrze wciskamy. Tak, żeby, pewnie w kamerze nie będzie widać, ale żeby tutaj nam się pojawiły czubeczki tych przewodów. Z tej strony teoretycznie można podejrzeć, troszkę zyndzel przeszkadza, czy wszystkie doszły do końca, ale wydaje mi się, że doszły. Bierzemy zaciskarkę. No niestety zaciskarka tutaj się przydaje, bo zaciskarka zaciska nam i w tym miejscu, i tutaj zaciska, wciska nam w żyły przewodu te miedziane zaciski. Wciskamy, zaciskamy i mamy wtyczkę zarobioną.
Ja może nie jestem jakimś królem estetyki, jeśli chodzi o zarabianie wtyczek, chociaż widziałem dużo gorsze, ale nawet jeśli nam wyszło zdecydowanie gorzej, takie małe coś potrafi nam naprawdę zrobić, że nie będzie się czego wstydzić. Jeśli chcemy coś ukryć, klient jest naprawdę estetą i przywiązuje do tego uwagę, po prostu bierzemy, wkładamy, wciskamy. Musiałem zobaczyć z tyłu, bo jednak zza kamery tego nie widać wszystkiego. Wciskamy sobie i mamy wtyczkę zarobioną, jakbyśmy kupili przewodzik ze sklepu. No tutaj już chyba do tego żaden najbardziej wymagający klient, znowu kręcę poza kamerą, żaden nawet wymagający klient najbardziej chyba nas nie wygoni. Dobrze, ja sobie zrobię jeszcze z drugiej strony. Przyspieszę może, żeby nie przynudzać, bo później jeszcze jedną rzecz ciekawą chciałem pokazać. I może jeszcze jedną rzecz powiem od siebie. Są różne, przeróżniste rodzaje tych wtyczek. Nieraz wydawałoby się, że są za małe, natomiast niekiedy rozwiązaniem na to jest po prostu chuchnąć do środka, żeby te przewody, że tak powiem, się wślizgnęły, a nie stawały oporem po suchym. Może nie pluć, nie lać wody, tylko po prostu chuchnąć, żeby tam delikatnie. W ten sposób widać, ona troszkę jakby zaszła taką, jak to się mówi, mgłą. Wciskamy. Nieraz naprawdę dużo ciężej wchodzi niż, znaczy dużo lżej wchodzi niż bez takiego dmuchnięcia. No i znowu trzymałem białym pomarańczowym od góry, czyli dzyndzelek. Dzyndzelek wtedy jest od dołu. Zaciskamy. No moje są już, zaciskarka moja już jest wysłużona. Wkładamy sobie również i z tej strony. Zauważyłem, że niestety filmik mi się przestał nagrywać, więc jakieś tutaj problemy techniczne. Natomiast chciałem pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Właściwie ciekawą. Dla tych, którzy nie wiedzą, że coś takiego jest, że mogą sobie sprawdzić. Tester poprawności, no nie wiem jak go nazwać, no ja testuję, tutaj jest i do linii telefonicznych i do zacisku FJ, poprawności zarobienia wtyczki zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Urządzenie składa się z dwóch części, z jednej strony wpinamy część bez zasilania, z drugiej strony wpinamy część z zasilaniem. Włączamy zasilanie. W tym momencie mamy test dla każdej żyły. Jeśli wszystkie są po kolei, no to znaczy, że jest w porządku. Jeśli coś by było zamienione, no to dwójka z trójką, czwórka z którymś tam, prawda, na przemian by przeskakiwały. Dla nas jest to informacja, że kabel mamy zrobiony poprawnie. Dobrze, z ciekawostek powiem, taki tester kosztuje kilka
no, kilkanaście złotych na portalu aukcyjnym. I z ciekawostek, ja go kupiłem w 2006 roku, dokładnie w lipcu. I to jest jedyne chyba urządzenie, którego nie udało mi się zgubić, nie zostawiłem gdzieś na obiekcie. Czasami po niego sięgam, żeby właśnie sobie zweryfikować poprawność zarobionego przewodu, kiedy coś jest nie halo, coś nie działa z dziwnej przyczyny. I co jest najciekawsze, nie pamiętam, czy kiedykolwiek wymieniałem w nim baterię tutaj. To jest 90V, więc prawdopodobnie musiałem, bo chyba by tyle nie przeżyło, ale za kilkanaście złotych wydaje mi się, że warto mieć coś takiego w samochodzie, żeby sobie wozić, jeśli myślisz, żeby być instalatorem. Są mierniki do mierzenia poprawności par, gdzie jest przerwa i tak dalej, no to przy sieciach komputerowych, wydaje mi się, jeśli będziesz się zajmował centralami telefonicznymi, no to warto taki droższy zainwestować. Ja wiem, że się tym nigdy zajmował nie będę profesjonalnie, więc to jest wystarczające. Mówię, kilkanaście złotych i mamy pewność, że przewód jest sprawny albo gdzieś tam jest żyła przerwana. Także dziękuję serdecznie, że obejrzałeś do końca. Do następnego. Pozdrawiam.